chodzi i czym jest rewitalizacja. Ma to znaczenie, to czym o tym mówię, bo tutaj pewne projekty kiedyś nazywane były regularnie rewitalizacją, prawda? Tu była mowa o tych projektach dotyczących otoczenia czworobokół, prawda, jakieś tam projekty. Chcę powiedzieć tak, według nowej ustawy projekty tamte to nie jest rewitalizacja. Teraz one były nazwane odnowienie, prawda, jakieś tam części czy dróg, prawda, czy otoczenia rynku w ten sposób. Dlatego projekt dotyczący tak zwanej rewitalizacji i ten program rewitalizacji, który teraz robiliście, nie mają nic wspólnego. Oczywiście, w przyszłości, jeżeli będzie składany na podstawie tego programu do rewitalizacji projekt dotyczący rynku i okolica dokładnie, to wtedy on będzie pod rygorem tej ustawy i tego dokumentu. To, co Państwo tutaj uzyskaliście, to jest tak jakby podstawa do możliwości uzyskania funduszy z wielu źródeł. Bo rewitalizacja jest finansowana nie tylko z funduszy unijnych, są i będą w tym programie, będą też programy krajowe. Także do roku 2023 ten program będzie funkcjonował i jeśli jakiekolwiek będą starania o dofinansowanie czegokolwiek, czy to będą projekty infrastrukturalne, czy miejskie, różnego rodzaju społeczne, wszystkie będą musiały wynikać z tego programu. Także to nie jest dokument na dziś, na jeden konkurs, na program operacyjny terytorium. Dlatego takie jest tego znaczenie. Powiem tak króciutko, na czym polegało to tak. Program rewitalizacji, tak jak wspomniałem, jest trochę, zmieniło się podejście. Przede wszystkim celem programu rewitalizacji i w ogóle rewitalizacji są sprawy społeczne. Czyli dotyczące, celem nie jest budowanie, odnowienie drogi, budowanie budynku, wyremontowanie czegoś. Przede wszystkim sprawy społeczne i wszystkie projekty rewitalizacji, to jest informacja dla osób, które będą z takich pieniędzy korzystały, muszą mieć odzwierciedlenie społeczne. Tak jak tutaj i to będzie już szczegółowo analizowane. W trakcie prac na programie rewitalizacji podzieliliśmy podane na kilkanaście stref, co tam powiem było dosyć trudne, bo nie było dotychczas żadnego podziału administracyjnego w mieście, którym, na podstawie którego można by było uzyskać informacje, a też polegało na tym, że żeby uzyskać jakieś informacje, musieliśmy uzyskać informacje z wielu źródeł o tematach społecznych miasta. Została podzielona na takie strefy i analizowaliśmy wszystkie sprawy społeczne i sprawy społeczne dotyczące każdego obszaru. Na podstawie tych obszarów tutaj jest 13 obszarów i analiza podstawa do wyznaczania obszaru zdegradowanego, a później do rewitalizacji była na podstawie sfery społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, sfery technicznej. Ja już mówię o tych punktach, bo tam jest cała metodologia, jakie punkty zostały przyznawane na podstawie rad. Oczywiście wszystko wynikało z konkretnych danych. Nie można było sobie punktu przyznawać tak sobie. To było na podstawie danych z mocy, Policji, Straży Miejskiej, Biura Pracy, no, z wielu innych instytucji, które mają statystyki dotyczące spraw społecznych. Na tej podstawie tu jest koncentracja negatywnych zjawisk. Proszę bardzo, te obszary, które uzyskały najwięcej punktów, tak zwanych jednym, tak jak negatywne punkty, te można było zakwalifikować do na razie obszaru zdegradowanego. Czyli Państwo widzicie obszar 1, obszar 3, obszar 4, 5 i 11 zostały zakwalifikowane jako obszary o największej koncentracji negatywnych zjawisk. Zaraz je omówimy. Na tej podstawie już pracowaliśmy prawie tylko na tych obszarach i należało wyznaczyć obszar rewitalizacji. Warunkiem, który ustawodawca postawił, jest to, że obszar rewitalizacji może obejmować maksymalnie 20% terenu gminy i nie więcej na tym terenie nie może mieszkać więcej niż 30% mieszkańców.
może dyskutować, tak zostało uchwalone. I wybierając po kolei te obszary do rewitalizacji, brać się po kolei te o najwyższych wskaźnikach i patrzyliśmy, jak zapewnia nam się obszar, zapewnia nam się ilość mieszkańców i powierzchnia. I tak dokładając poszczególne obszary, 6, 1, 5, 4, wyszło nam, że zamykają te kryteria, bo tutaj widzicie Państwo powierzchnia miasta, więc jakbyście zakwalifikowali do rewitalizacji obszar 11, to mielibyśmy powierzchnię 23% miasta, więc już było mniej kwalifikowane. I teraz pokażę, jak to wyszło, prawda? O, to jest to bardzo. To są te obszary. 1, 3, 4, 5 jako obszary do rewitalizacji. Obszar 11, obszar zdegradowany. I teraz powiem dwa słowa, no to o co teraz chodzi. W okresie od tego roku, do roku 2023, z programu rewitalizacji, czyli z funduszy unijnych, czy unijnych, czy różnych innych na rewitalizację, będzie można korzystać tylko i wyłącznie na inwestycji umieszczonych, zlokalizowanych w tych właśnie czterech obszarach. Nie tylko rewitalizacja okresu. To nie znaczy, że nie można korzystać, znaczy nie można wspomagać się inwestycjami innych obszarów miasta, bo w niektórych konkursach są punkty za to, że dana inwestycja mimo się położona na innym obszarze, ale tak jakby jest zgodna z celami programu rewitalizacji. Wtedy będzie można też uzyskać na punkt. Ale z funduszy rewitalizacyjnej tylko na tych obszarach. Nie wiem, co będzie dalej. Wydaje mi się, że też te inwestycje też powinny być ciągnowicznie, zwłaszcza w tych obszarach. Tam uczestniczę w rewitalizacji dwójki miast na Dolnym Śląsku. Tam teoretycznie się taka szybko trzeba by tego koncepcji osobą, ale to już jest kwestia ewentualnie dalsza. Także takie obszary nam wyszły. Króciutko pokażę jeszcze poszczególne. No nie poskarżę, tak. Obszar trzeci to tutaj od góry. Tak jak można powiedzieć od północy, powyżej stadionka, ta uliczka między stadionem a cmentarzem, całe centrum, tutaj za budżetem miasta, no i co? Jest rynek, czyli wszystkie, na tym terenie wszystkie inwestycje można realizować z rewitalizacji. Pierwszy obszar, który nam wyszedł. No oczywiście obszar jednostki wojskowej, były jednostki wojskowej, tutaj ten sam obszar też udało się zmieścić w tych kryteriach. I wszelkie inwestycje mogą być realizowane. Tam jest sporo takich tematów do realizacji. Tam starostwo, miasto, starostwo też ma bardzo wiele pomysłów do realizacji. Także jest to możliwe do zrealizowania. Obszar piąty, tutaj, tak jak mówi, ta długa dwie strony, prawda, i wyborcza też został zakwalifikowany. No i tam zmieści się jeszcze do obszar taki południowy, a one nad długiem, nie wiem, czy tam coś ewentualnie będzie, ale powiem od razu też o co chodzi. To nie jest powiedziane, że inwestycje, znaczy tutaj są bliskie cele regionalne, prawda? Cele bliskie to są wynikające z programu rewitalizacji, one, jak można powiedzieć, na podstawie tych celów można realizować wszystkie te tematy. Powiem krótko jeszcze o projektach. W ramach spotkań konsultacji społecznych, zwłaszcza zadowoliliśmy o zgłaszanie pomysłów inwestycji, które były wchodne z programu rewitalizacji i wpisywały się w ten program. Zgłoszono jest 15 projektów przez różne instytucje, które się wpisują w ten program. To tak powiem tak, nie jest to lista zamknięta. Jest to lista projektów, które są najmniej dzisiejsze. Państwo musi zatwierdzić ten program, to one nam już obowiązywały, ale każdy nowy program, projekt, każda nowa inwestycja, która będzie spełniała te cele, będzie wynikała z tego programu, będzie można je wpisywać. Tylko oczywiście każdorazowo trzeba będzie musiała przechodzić przez akceptację państwa. Czyli tak jakby raz trzeba zbierać te inwestycje i będą są. Bo ja z praktyki wiem, że to jest, wygląda to w ten sposób, że przed każdym naborem wniosków na inwestycje organizacyjne, na to jest tu zatwierdzane zmiany poprawki. Jest tutaj 15 inwestycji, mniej partii, prawda, bo też muszą być różne.
można będzie ich składać, ale są tworzone też projekty tak zwane uzupełniające, które mogą znajdować się poza obszarem realizacji i są, tak jak wynikają z celu tego programu. To jest akurat świetne, ale tak jak powiedziałem, można by je wykorzystywać. Tylko od razu chcę zaznaczyć, żeby one były zgodne z celami. Tak jak powiedziałem, cele są określone tak bardzo szeroko. Także właśnie tak właśnie są zobaczcie. Poprawa jakości życia mieszkańców, działanie społecznemu, zwiększenie rozwoju gospodarczego, poprawa lokalnej edukacji. Patrząc na to, można powiedzieć, da się zrobić szeroko. Bo to wyszło w programach, żeby nie zadania sobie konkretnych paru rzeczy, tylko żeby on był takim dokumentem, który coś rozpoczyna i obejmuje, można będzie na nim pracować przez te lata. Tutaj też właśnie materiał właśnie dane statystyczne, które wydaje się, że Pan mówi czasem, to obejmuje ten analiz, prawda? Bo macie konkretne dane zebrane dotyczące poszczególnych spraw społecznych, które mogą się przydać do innych celów. Ja ze swojej strony tyle myślę, że zmieściłem w Panu czasie. Dziękuję bardzo, Panie Komisarzu. Przede wszystkim, że podatki, no i o
jeziora, które tutaj nas otaczają. Wiem, że w ubiegłym roku był robiony taki sprawdzanie wód i nasze można zauważyć, że jest bardzo niezależne. Wiem, że to nie jest z naszej strony. No ale chciałbym, żeby tutaj jakoś promonizować, pisać, rozmawiać ze sobą ukraińską czy białorusko, żeby po prostu tam przyspieszyło się, że zmieniamy. Ubytki, jak i różne dalej są, jak to było, nie widać. Mamy teraz
jest tam inna filozofia, która zajmuje się kompania poprawy. Tyle też przypomnienia. Ale to dzisiaj się wystąpieniu, że chcę podkreślić. W tych warunkach mieszka rodzina, gdzie jest i widzimy prowadzenia 3 lata temu, na jeszcze dziecka do 2 lata. Obecnie samotna, schowana matka, ja bym powiedziała, jest insulino zależna. 4 razy dziennie pobiera insulino. I ta właśnie kobieta, a mógł stać do mnie, pracuje fizycznie na pół etapu. We wspólnocie samotnej utrzymuje projekt, że najstarszy syn studiuje na drugim roku Uniwersytetu Przewodniczeństwa, no, na studiach kierunkowych. To są i szkole średniej. Proszę Państwa, ja się nie chcę dzwonić nie na opieki socjalnej, ale te przypadki szyją. To jest wzór do pokazania. Szczególnie to jest tej kobiety, matki, która pomimo takiego stanu zdrowia jest w stanie znaleźć na 2 etaty w mieście 19% bezrobocia, która nie czeka na pomoc socjalną, a jedynie prosi o lepsze warunki mieszkania, aby dzieci mogły godnie żyć. Ta pani zgłosiła ma wymienić przeciwko odnia. Zapytam je, że płaci za szczęście. Przedstawiłem tę sytuację bardzo skutkową, która być może zdała się niejako, ale potwierdza ten fakt, że ta sprawa stosowała studenta wyłącznego. Dodam tylko, że przez dobre 2 miesięcy nie otrzymałem odezwania od studenta. Są przemilcze, ale przez tak mówił, że nie wykonano najmniejszego w sprawie zainteresowanych, nie mówił. Poprosiłem go, panią przedstawiciela dzisiejszą sesję, bo publicznie wyrazić, jeśli szacunek jest słowa uznania za jej siłę charakteru, mnożeniu, jak i też wypowiedziała do wydawania dzieci na podobnych wypadkach. I jak sądzę, pomimo wielu przeciwności osób, jej dojrzało. Zwracam się do pana burmistrza, podjęcia zarówno prawa dla tej rodziny, bo następny zimy w tych warunkach nie da się. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. Chciałbym również podjąć temat swój, nasz na komunicy, przemieśnicy. W ostatnim czasie czasu kilka razy przejeżdżamy do ulicą, a raz przejeżdżamy dużo autem i powiedziałem, że więcej nie jest. Natomiast jeżdżę z nas na rowerem, sam się dziwi, a może widział, że fajna forma dla sposób, czego niego podaje. I również to ulicą, z uwagi, że podawa nie jest duża, każdy zaraz nie zna, więc kilka osób zdarza się do mnie po niej. Przypomnę tylko, że ta ulica, o której mówię, jeżeli komuś pokazuje, to dla mnie nie jest znana, jest to ulica, która jest wokół stacji pani Orlen. Jest ona między Pawłowa, a na niej znajduje się sama zakłady. Większe to są zakłady reprezentacyjne, organizacja, warsztatko, naprawdę. Są też inne zakłady. No i problem dotyczy już nieraz przykładanej informacji, co dalej z tą ulicą. Obecnie, dzisiaj nie są wybrane, nie ma tam żadnych kamer. To mimo wszystko za przetrwane 3 minuty. Na pewno są to sprawy zostały przełożone. Natomiast są duże zbyty, można powiedzieć, że wybrano, ale jest to straszne w tej kolejności, gdzie nie jest przyjemna jak dla auta. Nie mówię o samych właścicielach motocyklów, którzy muszą dojeżdżać, ale również o klientach, którzy dojeżdżają do tych warsztatów, jak i osobach, kurierach i innych zaopatrzeniach, którzy tam do kilka razy dojeżdżają do firm dostarczając towar. Czyli jak tam jest, to nie tylko zostaje u nas, ale również kurierzy wyjeżdżają i mówią o czym jest nawet mieszkańca, o tym, którzy prowadzą na działalność. Co jest to ulicą? Przecież wy jesteście przedsiębiorcami. Płacicie podatki za miasto. A miasto co? Ten
zrozumienie, krzywdź, uczucie tej ulicy, wyrównanie jej ustawienie. Wszystko można było na wyrównanie całkiem przejrzeć na pójście, a rowerem zanieścia na godzinę. Drodzy Państwo, jest tutaj problem, bo przedsiębiorcy zgłaszali mi również, że doszły do nich słuchy takie, że ta ulica być może nie będzie nigdy zapadziała i nigdy tam nie będzie normalna ulica pokryta nawierzchnią asfaltową. Zobaczmy, że tutaj jest niemal tylko 4 metry, a miasto, żeby te wody tam zrobić, musiałoby odkupić przynajmniej metr od ziemi, od stanu fali Orlen. Czy to jest prawda, chciałbym rozgrać te wątki do tego. Następne sprawy Rody dotyczy ulicy, jest ulica Żelowskiego. No ja jestem związkiem również z osobą Rolnika Zajmującego się organem wyrozumiałym, tak? Jest już wyłoniona, wyłoniony firma, wykonawca, który się wydaje mi już do tego wniosku o ostatniej sesji w następnym tygodniu w Paryżu. To ten wykonawca do tej pory jeszcze nie pojawił się na tej ulicy. Prosimy, żeby zadawać kontakt i że jeżeli w tym tygodniu się pojawi, niech chociaż te tutaj wykładam te wyrwy okropne za łatać, zarzucić, nie wiem, dlaczego nie w ten sposób, to była ostatnia, bo to była zarobona tylko na kilka dni, potem czekali koleżanki już ulica osiemnie. Więc jeszcze raz zwracam się z prośbą, się tam zapraszam, ale wielokrotnie przerwanie jest zarówno, zrobiono przynajmniej to wkrótce, bo ten pojazd nie ma. Proszę się również czynić na jego stronę. Proszę Państwa, jestem radny. Dlatego, że jest, nie mogę mówić. Moim hasłem wyborczym było Podawa Polityczna Prawowi Kursy. Bardzo się cieszę, że tam również dużo w tym celanie zrobił, bo jest to dużo punktów był, ale międzynarodowym polecę radnym prążkołem super, że wszyscy Paweł będą również no, ponownie skrzesił. Ponownie podał, bardzo fajnie. Ale taka mała sprawa, którą dzisiaj również w koncepcji zajęliśmy. Odzwaniujmy nie pieniądze, ale odzwaniujmy ten pomysł, bo ten zadań. My bardzo żarty jeden na drugim, ale zdarzyło mi się jeszcze z Wami. Naprawdę szkoda, że to nie jest to słowa. Dzieci przyjeżdżają. Dzieci nawet odbywają i zostawiają swoje bardzo ulicy Lubelskiej przez Słowanę. I idą zabrać na pokarm wody. Pytają, gdzie jest ten pokarm wody. Więc ja mówię, że to jest miejsce. Takie mało miejsce, żadnych informacji. Więc pytają troszeczkę, to jest, że jesteśmy kilka stanów, kiedy zawsze mówię, przewodników, którym są te grupy kilka razy prosiłem i naprawdę nie wiem, żeby tutaj było to nasze miejsce. My nie możemy czego zrobić. No, porozumieć się, porozumienie ze sobą, ale niech to stanie jakaś rodzica, bo jest to miejsce, w którym powinna nas kojarzyć. Proszę o kierowanie prośby
Bardzo proszę,
się załatwia szczepionkę. Na ten sprawa na komisji, nie jest to taka komisja, one zakończyły się remonty dróg teraźniejsze, ale ja przyjechałam ostatnio po ulicę numer 1 wojskowej i niestety, no nie jest to naprawdę, jak się powinno być. Następna sprawa też, mamy jeszcze na komisję, chciałem bardzo proszę o tej chwili włączą do ruch polityczny i bardzo wiemy, że to jest na świeżach kilometrowych. O postawienie kilku ławeczek i sieciu. Jak zarówno w stronę Michała Białego, tak samo w drugą stronę do Kanki. Następna sprawa też tutaj, ale ja mówię na się w terenie tak samo, ale ja mówię w terenie gminy. A jeszcze tak chciałabym faktycznie tutaj przyczynić się do pytania na ten temat dzisiaj. Dlaczego tak jest? Większość a jest tam około 50 i
miast, prawda, mieszkańcy, którzy już do kilku miesięcy nie mogą stać. To jest problem. Przedmówimy się każdy z was, teraz mówimy, że na ulicach. I mieszkańcy w górnej ulicy, nie to, że nie mogą dbać, to nie można się uczynić, bo te kroki są tak zrobione. To trzeba coś z tym problemem zrobić. Panie Burmistrzu, obywatelna sprawa są produkcji zrozumiałe. To trudno przekładać na tego środka do danego momentu. Póki nie chcecie się podpowiedzieć, zaczyna dać się jeden z Buźnika, drugi brał od pierwsza. Konfernacja. No, jedziemy dalej. Zakończenie uroczystości czasu to było odbywa na rogach. Patrzymy w trakcie uroczystości od pierwsza, już poszła, nie ma od pierwsza. Ludzie patrzą, trudno, wyprowadzenie co na nim. No i jeszcze trzecia bardzo ważna sprawa, bardzo ważna. Podczas tej uroczystości, na dawie między ludźmi, to już ma proszę, odbywają parokoko. I ta impreza nie jest w ogóle bardzo przeciągna. Także z jednej strony pijemy, z drugiej strony pijemy wino. Mamy strasznie, dobrze by było, żeby takie imprezy zapoświęcać. To jest to poważna impreza, żeby tak się działo. Następna sprawa. Panie Burmistrzu, po takim kontrolę kontrola. Doszliśmy do takiego wniosku, że trzeba podjąć bardzo ważne decyzje. Sprawy są zawiesione z poręczną barierę. Czy zamówimy, a te poręczności jest bardzo trudne. Czy przenosimy je, na przykład do publicznego i na tym zabiegu. Bardzo strażaków jest do końca sierpnia, a potem będą dalej. No to decyzje się boli, bo ja wiem, że to się nie da w jednym roku. No ale decyzja musi być podjęta. Są dalej się zbiorę. Tam od odmieniania, od plaży, od przyczynowania, od tego wszystkiego, no, no jest bardzo trudne. Następna sprawa, że podjęcie się taka, bo to jest, co mówił pan radny Fisz o tym remoncie tego miejsca przy szkole podstawowej numer 2, jeszcze tam jest, to będzie kupywał pieniądze do tego, czyli bramki, kosze, tego jeszcze przyczynowe. To wszystko, czy to te będzie robiło miasto, czy wszystko. Następna sprawa. Panie Burmistrzu, prosiłem pana jeszcze raz bardzo proszę, aby wszyscy uzyskamy remont ulicy Żeromskiego i remonta przy zakresie przedszkolu integracyjnym. Między budynkami w przedszkolu są płytki gotnikowe popękane, krzyże i dobrze wyłożymy. Dobrze, że ja to wykonam, żeby te płytki po prostu wykorzystać do tego przedszkola. Panie Burmistrzu, to prawda, że planuje pan reorganizację trasy. Chcieliśmy dowiedzieć się o tej sprawie. Jeszcze ostatnią sprawę mam. Nie ostatnio. Prosiłbym pana dyrektora tutaj, żeby przybliżył nam temat festiwalu Zerbatury. O co tam chodzi? I ostatnia sprawa, panie burmistrzu, ostatnio nie pojawił się pan z jakim podarkiem. I tam serdecznie zaprasza nas dyrektor Budego i burmistrz Jan Zawodarza. No, ostatnio, na ostatniej sesji, z różną wypowiedzią, że jesteśmy skazani z 90. Dobrze, że to wygodnie się gada. Żeby nie omijać. Nie podał. Pan nie zdarza. Rado nie ma. Nie ma. Tylko mówię, no tak mówię, że to nie jest rok przed tygodniem. No, tak, to nie musi być. Tak, dziękuję. Zresztą bardzo ładnie, jeśli o starostwo w imieniu
zdrowie. To jest przedstawione w ulicy Okunińskiej, Piłsudskiego, 30-lecia, między Związkiem Ruchu, a rokiem, kiedy była Tartowska. Mieszkańcy tego grobu, w ulicy Poznańskiej, skarżą się, że te kontenery zostały zbyt duże, aby były umieszczone na chodniku. Rzeczywiście, dokładnie się przyjrzałam, one zajmują no, co najmniej połowę chodnika. I taka sugestia mieszkańców Trójmoja jest taki czarny właśnie przed blokiem. Ponadto jest takie wyjście do bloku na ulicy Książęcia i na Poznańską i właściwie to jakoś tak uniemożliwia nawet obraz nadjeżdżających samochodów od Kówka. I czy nie można by było taka sugestia mieszkańców Trójmoja przenieść te kontery na trawni przed blokiem i pierwszym blokiem na ulicy Książęcia z Krzyżowania, a nie w pięknej trawni. I można by to było i ustawić właśnie tam. Druga kwestia, no bardzo ładnie robione są chodniki na ulicy Kowalowskiej. I właśnie też chciałam zapytać, zależną od tego, czyja to jest ulica, bo generalnie zawsze słyszałam ta krajowa, ta powiatowa, ta miejska, ale nas interesuje to, żeby to było dalej było pięknie, bo to jest przecież miasto turystyczne. I chciałam w tym miejscu podać pod tą uwagę, spotkać no właśnie taki problem tych jedzenia. Chodnimi są piękne, będzie robiona ulica, a co z tymi miejscami między chodnikiem a ulicą? Przyjrzałam się, tam trzeba by było naleźć dobre ziemi i czy będą to tylko trafniki, czy być może należałoby pomyśleć o jakimś jedzeniu, to jest ulica reprezentacyjna. Właśnie jest do podawy. I też tu mówiąc o miejscu turystycznym, tak jak wspomniał kolega Pazuro, wszyscy chyba tak myślimy, że nasze miasto w określeniu powinno żyć, nawet powiem wszystko, trochę korzystać z tym miejscu, więc wszystkim nam zależy, żeby tych turystów było jak najwięcej. Czy nie należałoby pomyśleć o tym, aby przy wjeździe do podawy odrobili na drogi podlaskiej czy słowackiej, umieścić jakieś fajne, zapraszające do Płodawy, czy do Płodawy, do Przygórki, zaprasza, czy Wita. Bo ludzie wiedzieć, coś tam było. Co? Tylko, no właśnie, ja muszę tak, jak się patrzy na inne miasta turystyczne, jak to zresztą Państwo też przybacie miasta Kratkowski, które wcale nie różnią się od naszego miasta i jakoś tak przyciąga, bo coś należałoby zrobić, żeby rzeczywiście to odpowiedzialne było takie, no, zapraszające te warto. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Krzysztof. Panie Burmistrzu, tutaj zawsze pomysł sportowy i za panem doktorem Krzysztofem Koleszewskim jest duży problem. Pozwólcie tutaj przeczytać przekonu sportowego, że nie zawsze jest taka wylejata, poważne pismo i jeśli pan burmistrz pozwoli, to zacytuję. Krzysztof Koleszewski, lekarz medycyny Bielsko-Białej. I tu jest mowa o tym, o tych figurach, a po prostu nie znamy. Nie wiem, kto będzie zaświecał na konkretach rozmawiać z lekarzami i z kandydatami. I na pewno jest kwestia czytania. Podobnie jak u nas, tak jest najpierw z trudnymi muranami. Super zamyślała ten, tak samo się tak znajdować w stanie narodowym. Teraz na spotkaniach mówię, panie macie w Polsce takie prawo. Teraz zobaczymy, ilu będzie dowieźli w każdym z przeszłymi oficjalnymi problemami, ale podaję, możemy się zmagać w przyszłości. Jakie to problemy? Zacznijmy od kontrowersyjnych doniesień, które mogą zaszkodzić zdrowiu. Ze Stanów Zjednoczonych została wpłynęła informacje oraz o kluczych właściwościach. Używane kamula miały zawierać metale ciężkie pochodzące z recyklingu opon, co wywołało chorobę. Od reakcji alergicznych także już się zdarzało w Polsce. Ponadto szczególnie biorąc, chorobę nawet zakazano wtedy na takich chorobach. Największych kontaktów, które zdarzały się w latach,
a później nikt z tego nie kontroluje, nie sprawdza, jakie jest zachowanie, co się rozsypuje. Często jest z kim, bez atestu. Największym problemem jest strach odpowiedniego atestu. Ktoś powinien nie nam zająć się wiecie i zdecydować. I tutaj jest mały test. Polscy głośno o nie mówi się. Dlaczego? Kilkunastu lat zachodni akademii od kilkunastu lat przestają brać taki orygnał. Co będzie za zawodnikiem, który daje nam przez 10 lat pracy, co nas tutaj nam? To pytanie do nas też zabrało w międzynarodowym sposobie. Jakie są odpowiedzi? Podkreśla się pan profilaktyki. Za półka miesiąca z nami, tam pierwsi lekarze wiedzą, odesłał trener, że miał wypisany dół. Z jednej strony mówi się o urazach świeżych, ale są też także lekarze kondycji. Odkładane w czasie. I one tu mówią, że najczęściej dotykają przyczyny, że nie mówią na uroczy, więc nie jest potrzebne. Tam to powiem kolonowo. To charakterystyczne kolonowo. Także często choroba jest od spoda szlachtera. Dotyka kości strzelowych u dzieci, a na tego kończy na następnym odpytaniu. Warto więc zwrócić na to uwagę. I tutaj szlak, to wszystko. To wszystko wina skutnie na góra. Ona podejmuje ze sobą przedsięwzięciowe, włóczenia, różne urwamiśnienia i tak dalej. Najlepiej, i co jest najważniejsze, że na tym podziwia kładzie się wykładzie, a po tym kompletuje bez. Także no, mam prośbę pana burmistrza o nie wiem, badanie się organizacji. Ja na przykład do dziennik, czy pan mnóstwo młodzieży, przychodzą odwoje, przychodzą służby mundurowe. Ja już dla panowania poprzedniej burmistrza mówiłem, bo mi się wydawało od razu, że to się niekoniecznie w porządku dzieci. Z tego organizacji tutaj się tak za i tak dalej. Nie wiem, jest to problem na pewno nie tylko na nasz, bo może miał lepszy dla nas, ale właśnie to jest to, co przeczytałem wszystko. Także no jest ten telefon. Pan burmistrz w jakiś sposób ściągnął tę możliwe, czy zbadała tę granulat. Wszyscy zapewnieli, że to granulat jest ma po prostu on po prostu nie robi, to co no, mówią o tym, że na tym gramy, chyba nie musi być nic nie gramy. I za kilka lat to sobie będziemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Proszę jeszcze raz powtórzyć, że Moskwy ma inny, lepszy z atestami, żeby mi... Ale to były reklamy. Ja nie, proszę powtórzyć. Nie, nie, nie. Yeah.
zgłosił chęć pozostania w tej komunikacji, żeby zarządzał rozmawiać ze panem starostą, żeby spadł na jakość i ja myślę, że proszę się pomóc również, ponieważ odpływek jest po prostu należy do powiatu, jest to gmina. Mówiłem, że pan też, ale nie jest potrzebne. Nie wiem, że nie ma sprawy.